obecnie żyjemy w trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Osoby starsze, osoby z różnymi schorzeniami, osoby niepełnosprawne nie powinny wychodzić z domu, a zatem nie mają także możliwości pójścia do sklepu. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej terapii zajęciowej przy studium pracowników medycznych i społecznych w Kościerzynie podczas zajęć z prowadzenia terapii zajęciowej w pracowni kulinarnej pokazali, jak można upiec chleb z tych składników, które na co dzień mamy w domu. Podczas tych zajęć podopieczni nie tylko mogą doskonalić trening kulinarny, nie tylko jeść smaczny i świeży chleb, ale nauczyć się zaradności, poczucia wystarczalności, do wartościowania. Ponadto osoby z przykurczami, reumatoidalnym zapaleniem stawów podczas ugniatania ciasta wspaniale się rehabilitują. Podczas zdalnego nauczania wszyscy uczniowie, często włączając do pracy swoje pociechy, upiekli pachnące i smaczne chlebki.